dobry, pociąg wspomnień już czeka. Zapraszam do podróży w przeszłość. Kontynuujemy przypomnienie nieco sprzed 29 lat. Wówczas program składał się z informacji i filmu fabularnego, do którego prawa wykupywane były w Instytucie Sztuki Filmowej. W informacjach informowano o wszystkim, co mogło interesować ówczesnych mieszkańców. Wówczas w przecinku działały dwie telewizje i obie prześcigały się w atrakcyjności programu. A w tych newsach było o dniu telekomunikacji, o ściekach z Polszpanu zatruwających jezioro Trzesiecko. Będzie także o wystawie w muzeum, które wówczas znajdowało się w wieży obok Hosso. Mieszkańcy byli informowani również o mistrzostwach w lekkiej atletyce szkół rolniczych, a także była mowa o konkursach ekologicznych. W informacjach były też zapowiedzi czy skróty większych programów. Popatrzmy. Dobry wieczór. W piątkowych spotkaniach wita Państwa Irmina Olejnik. Dziś w programie. Już za chwilę zobaczą Państwo skrót najciekawszych informacji z miasta i regionu, a zaraz po wiadomościach zapraszamy na film produkcji polskiej pod tytułem Dulscy. W środę pracownicy Łączności obchodzili Światowy Dzień Telekomunikacji. Wynalazek Bella, dzięki któremu możemy się porozumiewać na znaczne odległości, jest w dalszym ciągu dla wielu ludzi niedościgłym marzeniem. Często barierą jest wysoki koszt instalacji telefonu, ale najczęściej są to przeszkody natury technicznej. Brakuje odpowiedniej liczby numerów, a także niezbędnego okablowania. Samo posiadanie telefonu też nie zawsze jest dobrodziejstwem. Od czasu, gdy telewizja zaczęła reklamować różne telerandki, u wielu abonentów znacznie wzrosły koszty rachunków telefonicznych. Z tego też powodu rośnie liczba reklamacji, których zdecydowana większość dotyczy zawyżonych rachunków telefonicznych. Pracownikom telekomunikacji życzymy samych udanych połączeń i jak najwięcej zadowolonych klientów. We wtorek, 16 maja, przebywał w Szczecinku poseł na Sejm Ryszard Ulicki. Przed południem poseł spotkał się z pracownikami Dyrekcji Rejonowej Lasów Państwowych, a następnie przyjmował interwencje mieszkańców miasta. Chociaż o wizycie posła wiedzieli nieliczni, ze swoimi kłopotami zgłosiło się kilkanaście osób. Nie wszyscy otrzymali taką odpowiedź, na jaką liczyli. Po południu poseł rozmawiał z klubem radnych SLD i Radą Rejonową Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej. O godzinie 16 odbyło się otwarte spotkanie z mieszkańcami miasta. Tu frekwencja nie dopisała. Organizatorzy nie zadbali o to, by o wizycie posła powiadomić mieszkańców miasta przy pomocy plakatów. Z posłem Ryszardem Ulickim rozmawia redaktor Ryszard Bańka. Pana posła Ryszarda Ulickiego spotykamy po pracowitym dniu w Szczecinku. Panie pośle, jak minął ten dzień? No rzeczywiście, pracowicie przyjechaliśmy rano. Spotkanie w Dyrekcji Lasów Państwowych, później dyżur, później spotkanie z Radą Rejonową SDRP, radnymi Sojuszu Lewicy, rozmowy o sprawach miasta, o różnych problemach organizacyjnych związanych z tym, że wkraczamy w fazę wstępną kampanii wyborczej, prezydenckiej. No i tu otwarte spotkanie, na którym była gromadka ludzi mówiących o bardzo, bardzo wielu różnych problemach. Państwo to już rejestrowali, także wiedzą, że rozrzut tematów był gigantyczny. Panie pośle, wspomniał Pan o początkach kampanii wyborczej. Może przybliży Pan ten problem? No, proszę Państwa, nie jest tajemnicą. Wszyscy wiedzą, że odbyła się druga tura konwencji partyjnej SDRP. Miałem zaszczyt być przewodniczącym komisji skrutacyjnej. Odczytałem werdykt tej konwencji. Kwaśniewski został kandydatem partii, wybrany druzgoczącą, że tak powiem, ilością głosów. Był to wyraz zarówno stosunku partii do swojego lidera, jak i jednocześnie także no, jakiś sygnał, że mamy między nami człowieka, który ze względu na swoje kwalifikacje zawodowe, moralne, polityczne, doświadczenie, jednocześnie ogromną dynamikę. No jest kandydatem, który może zostać prezydentem Polski i my będziemy robić wszystko, aby tak się stało. Ja dla nas, uczestników tej konwencji, mieszkających w województwie koszalińskim, było to szczególne wydarzenie, ponieważ Kwaśniewski urodził się w Białogardzie. W Białogardzie się wychował, skończył szkołę średnią, tam zdał maturę. Tam do dzisiaj mieszka jego mama, jego ojciec, o którym mogę mówić, że był moim starszym przyjacielem. Był bardzo aktywnym działaczem społecznym, lekarz kolejowy. Taka wyłysiała,
siwizna, ale bujna, dynamiczny bardzo. Ponieśliśmy wszyscy stratę, bo straciliśmy wspaniałego społecznika. No i ten Olek, ten Aleksander Kwaśniewski, o którym wszyscy mówią Olek, podejrzewałem, że to jest chłopiec jeszcze ciągle 20-paroletni. On już skończył 40 lat, jak chcę to powiedzieć elektoratowi, więc jest dostatecznie dojrzałym mężczyzną, odpowiedzialnym. A poza tym no, Olek pracuje w Sejmie tytanicznie, muszę powiedzieć, bo przewodzenie tej komisji konstytucyjnej, ale tu nie chodzi tylko o wytrzymałość, tu chodzi także o kompetencje, za jaką on to robi. Kwaśniewski jest koncyliacyjny, Kwaśniewski potrafi rozmawiać z ludźmi różnych opcji, dogadywać, a czasem nawet denerwuje trochę lewicę, muszę powiedzieć, ta jego koncyliacyjność, ale to jest koncyliacyjność dla Polski, w interesie Polski. Najtrudniej jest być człowiekiem porozumienia, dlatego że wtedy jesteśmy bici za to porozumienie, często przez swoich, a często przez nie swoich. Także tutaj Kwaśniewski jest, jak powiem, no, nie ma innego kandydata, po prostu najlepszym kandydatem stawiamy na kandydata, walczymy o niego. No i dzisiaj już rozmawialiśmy, jak się do tej roboty zabrać, bo to jest bardzo wstępna faza, ale chcielibyśmy już, zwracam się do ludzi lewicy, którzy chcieliby nam pomóc w tej pracy, o to, żeby kontaktowali się z Radą Rejonową SDRP w Szczecinku. Jedni są potrzebni do pracy w komitecie takim, który raczej demonstruje jakby poparcie, ale są potrzebni ludzie do pracy w sztabie, ludzie do pracy propagandowej takiej klasycznie, rozklejanie, sztrajfy, imprezy. Są potrzebne też, nie ukrywam, pieniądze. No, lewicowo myślący biznesmeni być może też potrzebują z tą kiesą na tą sprawę. Kampanie kosztują pieniądze, zresztą są najbardziej jakby takim drażliwym problemem w kampanii wyborczej, są zawsze pieniądze. Proszę Państwa, o kampanii wyborczej jeszcze będziemy mówić nie raz. Będziemy prezentować różnych kandydatów i Aleksandra Kwaśniewskiego z pewnością również. Dziękujemy Panie Pośle za rozmowę. Wiemy, że Pan chce chociaż trochę pobyć razem z rodziną po no, takim maratonie warszawskim. A Państwa informujemy, że biuro poselskie Pana Posła Ulickiego mieści się w Szczecinku przy Placu Wolności 11. Tam w godzinach dyżurów można zawsze w jakiś sposób nawiązać kontakt z Panem Posłem. Tak jest. Dziękuję Państwu za rozmowę. Dziękujemy. Zakładowi Polspan uniemożliwiono wreszcie zrzut ścieków z zakładu do jeziora Trzeziecko. Wypływ rowu powierzchniowego z zakładu został zasypany. Polspan twierdzi, że nie tylko z tego zakładu dostawały się do rowu ścieki o niedopuszczalnym zanieczyszczeniu, ale także z innych zakładów. Odcięcie nawet jednego źródła zanieczyszczeń ma dla środowiska niebagatelne znaczenie, mówi kierownik referatu technicznego Urzędu Miasta Paweł Kacperek. Proszę Państwa, dzisiaj po prostu zdecydowano się, że zasypiemy nielegalnie włączony wylot odpadów poprodukcyjnych, chociaż oficjalnie Polspan mówi, że to jest też sieć wód opadowych, natomiast wyniki mówią co innego. Kilkakrotnie braliśmy próbki z tego wylotu. Okazuje się, że one są 10 do 20 razy przekraczają normy ładunków, jakie ma rozporządzenie Rady Ministrów o ochronie, znaczy o odprowadzaniu wód i ścieków do gleb i wody powierzchniowej zezwala. Po prostu jest to drastyczny krok, ponieważ właściwie od jesieni zeszłego roku miasto nie może się dogadać z inwestorem zakładów Polspan odnośnie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej tego zakładu. Po prostu artykuł właściwie 19 prawa budowlanego mówi, że inwestor powinien przygotować wszystkie dokumenty, jeśli chodzi o prowadzenie inwestycji. Tu ma się rozumieć, że to mają być też dokumenty. My wymagamy trzech dokumentów. Projektu zagospodarowania wód technologicznych, takowego nie ma. Tam, proszę Państwa, dalej są wykopane zbiorniki ziemne, do których się odprowadza popłuczyny. To jest nielegalne, to jest nas proces, który dajemy do badania Wojewódzkiemu Wydziałowi Ochrony Środowiska i do prokuratora. Natomiast tutaj te wszystkie wyloty, które są na terenie tego rowu, będziemy sukcesywnie zamykać. Myśmy już w grudniu dali decyzję dla Polspanu o pozamykaniu tych wylotów. Po prostu sobie kpi z tego. My przeprowadzamy badania. Uwzięliśmy się szczególnie na ten rów ze względu na to, że wybudowano tam takie niby urządzenie poczyszczające i po tym urządzeniu poczyszczającym ładunki wychodzą, że nie są to wody
opadowe, deszczowe, tylko to są wody poprodukcyjne. Na to wyniki tutaj mamy w TEC, są w laboratorium, są oczywiście w donosie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa. Jak będzie dalej, zobaczymy. W każdym razie niebawem będziemy sami wszystkie zatykać te dzikie wloty, które są tutaj z terenu Polspanu. Polspan będziemy obciążali kosztami właśnie tych czynności z uwagi na to, że dlaczego gmina miejska ma tracić. To są pieniądze podatników miasta i nie życzymy sobie po prostu, aby nasze jezioro było zatruwane. Mamy przykład 70. lat, kiedy kilkadziesiąt ton mazutu wypłynęło z poprzednich tutaj zakładów do jeziora. Leży to na dnie i dzisiaj, kiedy oferty robiliśmy, żeby to usunąć, to są oferenci, którzy chcą nawet $1 000 000 za to, żeby je wyciągnąć z jeziora, ten mazut. Proszę przeanalizować. Każdy zainteresowany może przyjść do Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego, do Urzędu Miasta. Ja służę pewnymi dokumentami i tutaj jest określone, jakie ładunki mogą spływać tym rowem, jakie mogą wypływać, a jakie wypływają z urządzenia podczyszczającego. Chociaż ja nazywam to tylko zwykły zbiornik żelbetowy wypełniony zastawkami, gdzie mechaniczne jakieś wytrąca się części typu wióry większe i tak dalej. A woda po prostu co zawiera w sobie, no to tutaj są napisane w naszych wynikach. Dziękuję. Godzinę później pracownicy Polspanu usiłowali przywrócić stan pierwotny, to znaczy odkopać zasypany wylot rowu. Skuteczna akcja Straży Miejskiej zaalarmowanej przez pracowników kolei powstrzymała działania Polspanu. Działanie firmy w tym przypadku świadczy o olbrzymiej arogancji prawa, lekceważeniu poleceń służb miejskich i nieliczeniu się ze środowiskiem. Straż Miejska roztacza teraz szczególną opiekę nad zasypanym wypływem. Do sprawy będziemy wracać. Wczoraj obchodziliśmy Dzień Muzealnika. W Szczecinku święto to obchodzono bardzo kameralnie w placówce muzealnej. Pracuje w niej zaledwie kilka osób, ale osiągnięcia są olbrzymie. Muzeum Szczecineckie posiada w swych zbiorach olbrzymią kolekcję sreber i broni myśliwskiej, lecz ze względu na szczupłość powierzchni wystawienniczej nie wszystkie eksponaty są udostępnione publiczności. W ubiegłym roku muzeum wzbogaciło się o cenny srebrny skarb, który przekazał Narodowy Bank Polski, a także o skarb redemptorysty, kilka gotyckich rzeźb przekazanych przez ojca Eugeniusza Leśniaka, wykonawcy ostatniej woli zmarłego zakonnika. Muzeum prowadzi również antykwariat, gdzie można kupić wiele ciekawych i cennych przedmiotów, a także druków za stosunkowo niewielką cenę. Staraniem pracowników muzeum i skupionych wokół nich członków Towarzystwa Historycznego ukazały się już trzy wydania szczecineckich zapisków historycznych, których czytelnik ma możliwość poznania historii miasta i regionu. Obecna siedziba muzeum, wieża Świętego Mikołaja, nie jest pierwszą. Już w XIX wieku wykopaliska archeologiczne, których w muzeum jest wiele, badacz amator Edmund Kasiski eksponował w dawnym arsenale miejskim, obecnie siedziba ADM przy ulicy Kościuszki. Od 1918 roku muzeum mieściło się w wieży, a od roku 1933 do końca wojny we wschodnim skrzydle szczecineckiego zamku. Obecnie wiele się mówi o przeniesieniu muzeum do zamku, gdzie szczecineckie zbiory mogłyby być należycie eksponowane. Niestety, potrzebne są duże pieniądze, a tych ciągle brakuje. Warto dodać, że po wojnie organizacją szczecineckiego muzeum zajął się nieżyjący już Aleksander Stafiński, dzięki któremu ocalał między innymi pomnik nagrobny Samuela Kaulfusa, a także wiele innych bardzo cennych eksponatów z przeszłości. Szczecineckim muzealnikom życzymy sukcesów naukowych, dużej liczby zwiedzających oraz poprawy warunków lokalnych placówki. W Zespole Szkół Rolniczych w Świątkach odbyły się Mistrzostwa Lekkoatletyczne Szkół Rolniczych. Relacja z zawodów oraz wyniki w wieczorze z Telewizją Zachód w poniedziałek. W Muzeum Regionalnym w Szczecinku udostępniono do zwiedzania nową wystawę. Tym razem prezentowane są dawne widoki miast nadbałtyckich, grafika ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie. Reportaż z otwarcia wystawy będą mogli Państwo obejrzeć w programie poniedziałkowym. Ogłoszono kolejną edycję konkursu na najlepszą posesję, najładniejszy balkon, najczystszy śmietnik.
Pierwsze posiedzenie komisji konkursowej, w której obok przedstawicieli sanepidu zasiadają uczniowie szkół ponadpodstawowych, odbyło się w siedzibie sanepidu. Mówi pani Szysz, szefowa Szczecineckiej Ligi Ochrony Przyrody. Liga Ochrony Przyrody, zarząd miejsko-gminny w Szczecinku, jest inicjatorem konkursu na najładniejszy balkon i na najładniejszą posesję w naszym mieście, w mieście Szczecinek. Już w tym roku po raz piąty będzie prowadzony taki konkurs i oceniać posesje i balkony w naszym mieście będzie młodzież szkół ponadpodstawowych. I z uwagi na to, że nasze posesje w naszym mieście oceniać będzie młodzież, do tego konkursu musimy przystąpić w miesiącu czerwcu, wtedy kiedy to jeszcze młodzież będzie uchwytna i kiedy będzie nam mogła pomóc w tym konkursie wziąć udział przy ocenianiu posesji w naszym mieście. Prawdą jest, że posesje i balkony najbardziej ukwiecone są w miesiącach letnich, niemniej jednak ze względów organizacyjnych będziemy go organizowali tak jak i w latach ubiegłych, w miesiącu czerwcu. Wybrana młodzież, oddelegowana przez poszczególne szkoły ponadpodstawowe, spotka się z organizatorami konkursu. Na tym spotkaniu omówimy warunki oceniania poszczególnych posesji i balkonów. Omówimy sobie regulamin tego konkursu, po czym młodzież zostanie podzielona na poszczególne zespoły i te zespoły przejdą nasze ulice miasta i wybiorą te najbardziej zadbane posesje i najbardziej ukwiecone balkony. Dziś na Placu Wolności odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru 2 Batalionowi Dowodzenia 2 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej w Szczecinku. Ceremonia została poprzedzona uroczystą mszą świętą w kościele garnizonowym. Obok dowódcy 2 Dywizji w uroczystości uczestniczył przedstawiciel Ministerstwa Obrony Narodowej, generał Roman Dysarz. Reportaż z uroczystości zobaczymy w programie poniedziałkowym. Dziś już dojechaliśmy do celu. W kolejną podróż wyruszymy w piątek, a ja zapraszam Państwa na magazyn telewizji lokalnych i regionalnych. Do zobaczenia.